Mariusz, jak mnie słyszysz, zaszczekaj. Hau, hau. A teraz otwórz drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz, zaproś ekipę od razu do pokoju. Jak ja robię wywiad. No to jazda, zaczynamy. No to jazda, zaczynamy. Dzień dobry, jestem Mariusz. Dzień dobry, Mariusz jestem. Jakie plany na najbliższą przyszłość? Może panią zaskoczę. Ale gram w filmie. To będzie taki film pod tytułem Samotny ogrodnik. Ale nie mogę za dużo o tym mówić. Dlatego, że to jest tajemnica. Że to jeszcze akurat jest tajemnica i menadżer się z tym wszystkim tak dogaduje. No to może pomówmy o rzeczach, o których możemy mówić. A jakie plany związane? Ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć o tym filmie. Jaka jest najbliższa walka, z kim, kiedy? A o tym filmie to mogę powiedzieć tylko tyle, jedną że rzecz. Gram ogrodnika właśnie. Tylko tyle, że gram takiego fajnego ogrodnika. Niemowę. Który ma dyslekcję. O, tak powiem. A jak się ta dyslekcja objawia? Ten ogrodnik nie czuje zapachów. Ten ogrodnik ma dyslekcję taką, że nie czuje... Zapachu, o, tak. To wróćmy do tych pana treningów. Poza trenowaniem to sportowiec musi jeszcze przestrzegać jakiejś diety specjalnej. Co pan je, co pan pije? Może o tym ogrodniku powiem. A to może tak... Nie musi być szczegółowa, ale może jakieś ciekawostki. Znaczy, może jeszcze wróćmy do tego pierwszego pytania, trochę opowiem o tym ogrodniku. Ale dobrze, to umówmy się tak. Najpierw moje pytanie... Okej, to tak się umówmy. To moje pierw. Moje czy najpierw pani? Moje czy pani? Czy moje? Moje? Moje. No dobra, to faktycznie, niech pani mówi. No to co z tą dietą? Podstawa to ziemniaki. Podstawa to ziemniaki. Na śniadanie gdzieś tak... Dużące bardzo. 15-20 kilo. Na śniadanie gdzieś tak 15-20 kilo. To pan ubiera te ziemniaki, bo to strasznie czasochłonne. Jak mam siłę, to obieram, jak nie mam siły, to nie obieram. Jak mam siłę, to obieram, a jak nie mam siły, wtedy nawet tego nie obieram. Rozumiem. A gotuje pan, czy też na surowo? Jak mam siłę, to gotuję, jak nie mam siły, to nie gotuję. Jak mam siłę, to gotuję, jak nie mam siły, to nie gotuję i żyję sobie tak na luzie kawalerem. Jak ten ogrodnik, on też jest kawalerem. Tak jak ten ogrodnik właśnie, bo on też jest kawalerem. Tak, no ja bym chciała wrócić do tego wolnego czasu. Jest jakiś wolny czas? Powiem tak, ogrodnik nie ma za dużo wolnego czasu. Ogrodnik zazwyczaj nie ma za dużo wolnego czasu. No to może ja zadam kolejne pytanie. Proszę próbować. No dobrze, to proszę próbować. Dobrze, to pan określił. Proszę próbować. Please. Co pan robi w wolnym czasie? Z grubsza teraz to ta rola jednak. No i ćwiczę trochę. I ćwiczę trochę. To proszę, przycinanie krzewów. Ćwiczę przycinanie krzewów. Tak. A później sadzę pietruchę. To jest przewalona robota. A później w ogóle się letnim sadzę pietruchę. To jest dopiero przewalona robota. Chwasty wyrwać. To już lepiej 700 kilo na klatę wziąć, niż taką pietruchę. Mariusz, skup się. Może tak. Lepiej sadzić. Tak. No dobra. Pani mnie teraz rozśmiesza i nie mogę się skupić. Ja pana rozśmieszam i nie mogę się skupić. Uratujmy ten wywiad. Uratujemy go. Dobrze. Uratujmy ten wywiad. Damy radę. Powiem pani, że tak naprawdę to jest mój pierwszy taki, wywiad. Zawsze jakoś to szło do tej pory. No tak powiem pani, że tak naprawdę taki pierwszy wywiad, że coś nie idzie, bo tak zawsze szło, no. Naprawdę? Jakby nie byli, no. Czemu pani mi to psuje? Naprawdę pan myśli, że z nas dwojga to ja jestem tą osobą, która coś psuje? No dobrze, to ja myślę, że to mamy. Mamy to? Mamy to. Mhm.